Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Replast Unia Oświęcim powiększa przewagę. Marma, Ciarko, STS Sanok kończy imponującą serię GKS-u Tychy. Energa Toruń i Tauron Podhale Nowy Targ urywają punkty faworytom. Marcin Wróbel, zapraszam na magazyn hokejowy. 27. kolejka Polskiej Hokej Ligi. Marma, Ciarko, STS Sanok kontra JKH, GKS i Jastrzębie. Po raz drugi w starciu obu drużyn. 60 minut to za mało, aby wyłonić zwycięzcę. Cztery pierwsze gole tego meczu to wykorzystane przewagi. Najpierw Maciej Urbanowicz otwiera wynik spotkania. Ville Heikkinen wykorzystuje przewagę swojej drużyny. Następnie Mateusz Bryk wyprowadza Jastrzębian na prowadzenie. A następnie niezwykle skuteczny Johan Lorrain doprowadza do remisu. 2-2, Marma, Ciarko, STS Sanok kontra JKH, GKS Jastrzębie. Konrad Filipek błyskawiczną akcją wyprowadza gospodarzy na prowadzenie 3-2 i niespełna 3 minuty później obrońca Jastrzębian Oli Petteri Vinnikainen doprowadza ponownie do remisu. Potrzebna dogrywka, a w niej tak wytrawny zawodnik jak Józef Mikyska ucisza żywiołową publiczność w Sanoku. 2 punkty jadą do Jastrzębia, 1 punkt zostaje w Sanoku. Marma, Ciarko, STS Sanok, JKH, GKS Jastrzębie 3-4. GKS Katowice podejmował Tauron Podhale Nowy Targ. Forma mistrzów Polski daleka od optymalnej. W czwartej minucie goście obejmują prowadzenie. Marcin Przygocki przypomniał się katowickiej publiczności. Do wyrównania doprowadza Bartosz Fraszko, wykorzystując przewagę swojego zespołu, a Bartosz Fraszko zdobywa kolejnego gola, najskuteczniejszy gracz Polskiej Hokej Ligi. Druga tercja w wykonaniu obu drużyn to ślizgawka. Trzecią mocno zaczęli gospodarze. Jona Monto wykorzystał uderzenie Patryka Wajdy, ale górale doprowadzają do remisu za sprawą Patryka Fritza. Następnie dwa mocne uderzenia miejscowych. Najpierw wychowanek Tauron, właściwie wychowanek Podhala Nowy Targ, wychowanek Szarotek Marcin Kolusz wyprowadza gospodarzy na prowadzenie, a stempel na zwycięstwie mistrzów Polski stawia Temu Pulkkinen. GKS Katowice, Tauron Podhale Nowy Targ 4-2. Zagłębie Sosnowiec, Replast Unia Oświęcim. Lider Polskiej Hokej Ligi od pierwszych sekund nie pozostawia złudzeń gospodarzom. 3 gole w niespełna 5 minut to prawdziwy knockout. Najpierw Paweł Padakin, później Teddy Da Costa, Michael Cichy i po golu Michaela Cichego następuje zmiana w bramce Zagłębia. To za moment. Mieliśmy gole Teddy'ego Da Costy. W swoim stylu wypalił Da Costa. Gol Michaela Cichego zniechęcił Patryka Spiesznego, który zjechał do boksu. W jego miejsce zajął Lipiński. Ale i on nie powstrzymał rozpędzonych Oświęcimian. Nie pomogła zmiana bramkarza. Krystian Dziubiński, Tomi Lakso ponownie honorowego gola dla Zagłębia zdobył Aleksandr Pawlenko. Tu jeszcze oglądamy bramkę Oświęcimian, którzy nie podkręcali już tempa w trzeciej odsłonie. Trzecia tercja na remis w Sosnowcu. Cieszą się Oświęcimianie. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala,
a w tym spotkaniu Sosnowiczanie pozwolili na dużo oświęcimianom. Tutaj gol Aleksandra Pawlenki, nieporozumienie bądź oświęcimskiej drużynie wykorzystane przez zawodnika Zagłębia. Ostatnie słowo jednak należało do Tediego Da Costy, który przypieczętował zwycięstwo Replast Unii Oświęcim. Okazałe 7-1 oświęcimianie pokonali Zagłębie Sosnowiec na stadionie zimowym. Klub hokejowy Energa Toruń kontra GKS Tychy. 11 kolejnych z rzędu porażek Torunian, 8 kolejnych zwycięstw na koncie GKS-u Tychy. Pierwszy gol dla drużyny Energii wykorzystuje Mark Vitanen. Fakt, że grają gospodarze w podwójnym osłabieniu. Jakub Bukowski doprowadza do remisu i do wyłonienia zwycięzcy. W tym starciu potrzebna dogrywka. A w dogrywce w przewadze Andrzej Szedliwy wykorzystuje podanie Bartłomieja Pociechy i Krystiana Mroczkowskiego. Debiut bramkarza w Energii Toruń Markusa Ekholma Rosena. GKS Tychy wygrywa wszystkie mecze w trzeciej rundzie. Rzut oka na wyniki 27 kolejki. 28. kolejka polskiej hokej ligi, nieco w cieniu Mistrzostw Świata w Katarze. W tym samym dniu reprezentacja Polski grała z Francją, stąd wszystkie mecze tej kolejki przełożone na godzinę 19. Ostre strzelanie pod Wawelem. Komark Krakowia 7-0 pokonała klub hokejowy Energa Toruń. Mecz, w którym nie brakowało pięknych akcji i parad bramkarskich. Niestety dla Torunian w zdecydowanej większości tylko z jednej strony. To hokeiści Komar Krakowi, podopieczni trenera Rudolfa Rochaczka, rządzili i dzielili na tafli przy ulicy Siedleckiego. Po 5. golu Markus Ekholm Rosen uznał, że wystarczy. Poprosił o zmianę, jego miejsce zajął Mateusz Studziński. Bramkami w tym starciu, co istotne, Damian Kapica zdobył dwa gole również zdobył Radosław Sawicki. To istotne o tyle, że wkrótce przerwa na mecze reprezentacji i miejmy nadzieję, że i Damian Kapica, i Radosław Sawicki w tej kadrze się zameldują, jeśli jeszcze nie teraz, to w tych niezwykle istotnych meczach dla reprezentacji i podtrzymają swoją formę. Gol Roberta Araka ma swój smaczek. Robert Arak w zeszłym roku w Toruniu teraz zdobywa bramki dla drużyny z Krakowa. Tauron Podhale Nowy Targ kontra Replast Unia Oświęcim i po raz drugi w tym sezonie Replast Unia Oświęcim traci punkt w starciu z drużyną z Nowego Targu. Po pierwszej bezbramkowej tercji Ondrej Folrap pokonuje Kevina Linskuga mocnym strzałem z niebieskiej linii. Następnie Łukasz Krzemień zdobywa dwa gole dla Replast Unii Oświęcim i to są odpowiednio dla niego 7. i 8. bramka w tym sezonie. Spora radość Łukasza Krzemienia. Tu mamy 2. bramkę tego zawodnika i oświęcimianie wychodzą na prowadzenie. To prowadzenie nie utrzymuje się zbyt długo, bo Filip Wielkiewicz mocnym strzałem z dystansu po raz drugi pokonuje Kevina Linskuga i na lodowisku w Nowym Targu mamy remis. Dosyć niespodziewany wynik. Dogrywka nie przynosi rozstrzygnięcia. Potrzebne są rzuty karne. W najazdach Cichy i Da Costa zdobywają bramki dla Replast Unii Oświęcim. Zawodnikom z Nowego Targu nie udaje się pokonać bramkarza Replast Unii Oświęcim i tym samym gol Michaela Cichego jest karnym decydującym. Tauron Podhale Nowy Targ przegrywa po rzutach karnych z Replast Unią Oświęcim 2-3. Marma Ciarko ST Sanok kontra GKS Tychy. Sanoczanie przerywają zwycięski marsz GKS-u Tychy, który trwał nieprzerwanie od 9 meczów. Konsekwentnie w defensywie i skutecznie w ataku. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Ville Heikkinen wykorzystał rzut karny, wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Sebastian Harila wykorzystał fakt, że gospodarze grają z przewagą jednego zawodnika. Emil Bagin zdobywa bramkę kontaktową, ale ponownie Ville Heikkinen pokonuje tyskiego bramkarza
I chociaż w 42 minucie Mateusz Ubowski zdobywa kontaktowego gola, to Sanoczanie nie pozwalają sobie wyrywać tego zwycięstwa i tym samym przerywają tą jakże imponującą pasę GKS-u Tychy. Uzasadniona radość kibiców w Sanoku, a Tyszanie paradoksalnie zdjęli z siebie ciężar miana drużyny niepokonanej od wielu spotkań. Wyniki 28 kolejki, ostatni mecz zaplanowany w tej kolejce Zagłębia Sosnowiec i JKH GKS-u Jastrzębie został przełożony na niedzielę 11 grudnia. 29 kolejka Polskiej Hokej Ligi zaplanowana na 6 grudnia. 6 grudnia, jak wiadomo, Mikołajki, a zatem przenosimy się do Katowic. Katowiczanie w niezwykle efektownych koszulkach. Starcie finalistów poprzedniego sezonu ponownie dla Replast Unii Oświęcim. Najpierw Katowiczanie wykorzystują grę z przewagą dwóch zawodników. Brandon Magee otwiera wynik tego starcia, a później Oświęcimianom wystarcza 3,5 minuty, aby najpierw doprowadzić do wyrównania atomowy strzał Filipa Pangiełowa-Judaszewa, a następnie Pawło Padakin wykorzystuje fakt, że John Murray nie zamroził krążka i Oświęcimianie wychodzą na prowadzenie. Do remisu doprowadza Hampus Olsson w 37 minucie i mamy dogrywkę w Katowicach. Dogrywka w Katowicach i złośliwi twierdzą, że chociaż John Murray zapowiadał, że żadnych prezentów dla Replast Unii Oświęcim w Katowicach nie będzie, to jego błąd zadecydował, że Pawło Padakin zakończył to spotkanie i Oświęcimianie wywieźli 2 punkty z Katowic. GKS Tychy grał u siebie z Zagłębiem Sosnowiec. Tyscy zawodnicy już wyczyścili głowy po porażce w Sanoku, o czym dość boleśnie przekonali się Sosnowiczanie. 6-1 GKS Tychy pokonał Zagłębie Sosnowiec. 2 gole Aleksandra Bławena i 1 asysta tego zawodnika. Jean-Di Puy z golem i asystą. Tych dwóch zawodników nie tak dawno sygnalizowało, że chcieliby odejść z GKS-u Tychy. Tak się nie stało i jakby już wymazali to z pamięci, grają jak z nut, punktują. Honorowego gola dla Zagłębia Sosnowiec w tym meczu zdobył Jakub Witecki. To też ma swój smaczek. Jakub Witecki do tej pory kojarzony z Piwnym Miastem, z GKS-em Tychy. Dzisiaj w barwach Zagłębia i jak profesjonalista ratuje honor Sosnowiczan, zdobywając ostatniego gola w tym meczu 6-1. Tu mamy tą bramkę, przekierowanie krążka uniesione w górę, ręce Jakuba Witeckiego. GKS Tychy kontra Zagłębie Sosnowiec 6-1. Komar Krakowia podejmowała drużynę Marmę Ciarko STS-u Sanok. I tutaj niespodzianki nie było, chociaż Sanoczanom udało się przerwać w ostatniej kolejce serię Tyszan, to w starciu z Komar Krakowią mieli niewiele do powiedzenia. Podopieczni trenera Rudolfa Rochaczka z wielką konsekwencją raz po raz ostrzeliwali sanocką bramkę. Marek Raczuk w tym spotkaniu zdobył 2 gole, zanotował 2 asysty. Radosław Sawicki dołożył 2 bramki i co istotne, Patryk Wronka z kolejnymi 2 asystami wspina się w tabeli punktacji kanadyjskiej. Ten niezwykle sympatyczny zawodnik, to istotne również w kontekście naszej reprezentacji. 2 punkty za asystę zaliczył również Damian Kapica, który po problemach zdrowotnych odzyskuje dawną formę i wraca na pozycję lidera swojego zespołu. Po golu dołożyli jeszcze Brynkus i Jerzek. Bramkę dla Marmy Ciarko STS-u Sanok zdobył Kale Waltola, to jego 5. gol w tegorocznych rozgrywkach. I jeśli dodamy do tego 17 asyst, 22 punkty na koncie obrońcy, jest on najskuteczniejszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ekipę z Podkarpacia. Jednak gol Waltoli nie zmienił tutaj znacząco obrazu gry w tym meczu. Widzimy uśmiechnięte twarze podopiecznych Rudolfa Rochaczka. Kolejne 3 punkty na koncie Krakowi, 6-1.
zwycięstwo Opasów. JKH GKS Jastrzębie kontra Tauron Podhale, Nowy Targ. Dobra, szybka pierwsza tercja tego spotkania i dwa gole gospodarzy. Najpierw Maciej Urbanowicz przekierował krążek uderzony przez Raivo Freidenfeldsa i Paweł Bizup skapitulował po raz pierwszy, a następnie Donat Sita wykorzystał fakt, że Jastrzębianie mieli na tafli jednego zawodnika więcej i z odrobiną szczęścia od słupka zdobył drugiego gola dla miejscowych. W drugiej tercji w rolach głównych obaj bramkarze i trzeba przyznać, że Paweł Bizup miał nieco więcej pracy, a Bencze Balisz mimo niewielu okazji zachował koncentrację i refleks. Ostatecznie skapitulował na niespełna 2 minuty przed końcem, po tym jak Aleks Maunula skierował gumę do bramki gospodarzy i tym samym myśl o 7. shutoutcie trzeba odłożyć co najmniej do następnego starcia. Wyniki 29. kolejki. Dogrywka w meczu na szczycie GKS-u z Replast Unią Oświęcim. Pewne zwycięstwa GKS-u Stychów i Komarch Krakowi. Minimalne, ale zwycięstwo Jastrzębian nad Tauronem Podhalem Nowy Targ. Tabela Polskiej Hokej Ligi. Replast Unia Oświęcim niezwykle pewnie na fotelu lidera. Komarch Krakowia, GKS Katowice, GKS Stychy. A zamykają ligową stawkę Tauron Podhale Nowy Targ i klub hokejowy Energa Toruń, który musi spoglądać już za swoje plecy, bowiem zawodnicy z Nowego Targu zbliżyli się na 6 punktów do Torunian. A przed tymi drużynami jeszcze 2 bezpośrednie starcia, a zatem Torunianie, jeżeli chcą myśleć o tym, żeby załapać się do playoffów, muszą zdecydowanie mocniej się postarać i miejmy nadzieję, ta rywalizacja z Tauron Podhalem Nowy Targ będzie miała swoje smaczki. 7 wspaniałych Polskiej Hokej Ligi, czyli klasyfikacja kanadyjska. Bartosz Fraszko z GKS-u Katowice niezmiennie na czele, 41 punktów. Drugi Krystian Dziobiński z Replast Unii Oświęcim, 28 punktów. Tyle samo co Patryk Wronka. Mało strzela goli Patryk Wronka, ale za to asystuje sporo, 22 asysty na koncie zawodnika Komarch Krakowi. Teddy Da Costa, Grzegorz Pasiut, Mark Kalejnikowas, Brandon Megi. A zatem Katowice, Oświęcim, Kraków, Jastrzębie. Dziwić może trochę, że w tej 7 nie ma zawodników GKS-u Tychy. Stały cykl magazynów hokejowych Obrona Tygodnia. Zaczynamy od interwencji bramkarza Komarch Krakowi, który dwoił się i troił. Torunianie, chociaż przegrali wysoko w Krakowie, mieli okazję do zdobycia bramki, ale nawet w takich sytuacjach zawolotny nie dał się pokonać. Asysta tygodnia. Ponownie mecz Komarch Krakowia kontra Energa Toruń i bramka, ale na uwagę zasługują asysty Marek Raczuk, Roman Rac i Radosław Sawicki. Tik, tak, gol. Bramka tygodnia. Sporo było pięknych bramek. Postanowiliśmy wybrać tą strzeloną przez zawodnika Tauron Podhala Nowy Targ. Andrzej Folrap atomowym strzałem pokonał bramkarza Replast Unii Oświęcim Kevina Lindskuga. Miał sporo pretensji do zawodnika swojej drużyny, który zasłonił strzał Folraba, ale precyzyjne uderzenie obrońcy Tauron Podhala Nowy Targ zdecydowało, że ten gol został wybrany jako gol kolejki. Terminarz 30. kolejki Polskiej Hokej Ligi 9 grudnia. Tauron Podhale kontra GKS Tychy, Marma Ciarko, STS Sanok, Energa Toruń, GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie i Zagłębie Sosnowiec, Komarch Krakowia.
W niedzielę 11 grudnia odrabiamy ligowe zaległości, a potem chwila oddechu, chwila przerwy. Czas dla reprezentacji Polski. Reprezentacja Polski pojedzie do Francji, poleci do Francji na mecze kontrolne z reprezentacją tego kraju. Tam spotkamy się również z reprezentacją Ukrainy, ale co istotne, reprezentacja młodzieżowa, reprezentacja U20 rozpoczyna swój turniej Mistrzostwa Świata Dywizji 1B w Bytomiu. Rozpoczynają się te zawody 11 grudnia, potrwają do soboty 17 grudnia. Na te mecze, na wspieranie młodzieżowej reprezentacji Polski zapraszamy Państwa niezwykle serdecznie. Bilety już dostępne. Zachęcamy, żeby wspierać młodych zawodników. Zachęcamy Państwa do odwiedzania lodowisk, kibicowania swoim drużynom i oglądania meczów, skrótów i magazynów hokejowych na platformie Polski Hokej TV. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Just the beginning. Give me the music. Just give me the music.